Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. W dzisiejszym odcinku mam dla Was Martę Kurek, autorkę powieści Szałwandy z serii Dragonus Krakowus Biomagia, jeżeli nic nie przekręciłem. Nie, nic nie przekręciłeś, wszystko jest dobrze. Cieszę się bardzo. Pierwsze takie pytanie, które zawsze zadaję swoim gościom: o czym jest Dragonus Krakowus Biomagia? A, już chcesz poznać, rozumiem, fabułę całej serii, czy może zaczniemy od pierwszej części? Zacznijmy od pierwszej, tak, zacznijmy od pierwszej. Sprzedaj nam Dragonusa. Dobrze, sprzedam. Otóż Szałwandy jest to taka moja nowoczesna interpretacja legendy o smoku wawelskim. Fabuła książki opiera się na tym, że inteligentne, takie cywilizowane smoki, które nazywają się Dragonus Krakowus, to jest ich nazwa, nazwa całego gatunku, one na mocy testamentu smoka wawelskiego kupują Kraków, żeby osiedlić się tutaj wśród ludzi. No i następuje wielki przylot i smoki, które tak naprawdę nie przypominają smoków, jakie znamy z literatury fantasy, bo są bardziej ludzkie, bardziej może troszkę kosmiczne. One się tutaj do Krakowa, do współczesnego Krakowa, jakby Krakowa XXI wieku, sprowadzają z całą swoją kulturą, z technologią, z językiem, bo to jest bardzo rozwinięta cywilizacja, o to też chodziło w książce. I osiedlają się wśród ludzi, ale no, niestety nie wszystko jest tak piękne, jak się na początku wydaje, bo okazuje się dosyć szybko, że za tym wielkim przylotem, za tym smoczym powrotem stoi bardzo mroczny sekret, no i z tym już sobie musi poradzić główna bohaterka. Kojarzy mi trochę się to z reparacjami wojennymi. My kupiliśmy, my tutaj będziemy mieszkać. To takie bardzo, bardzo ciekawe postawienie sytuacji. Przylatują No, smoki i sorry, ja ale my kupiliśmy sobie. jestem człowiekiem logicznym, więc wychodzę z założenia, że w dzisiejszym świecie bardzo wiele rzeczy można kupić, a smoki są z zasady kojarzone z bogactwem, więc dlaczego nie miałyby sobie kupić Krakowa? Właściwie tak, jeżeli mają akt własności, dowód stemplowany. Tak, jak najbardziej. Nawet z tego, co się przypominam, jest napisane krwią, coś takiego. Jakieś tam bardzo poważne mają powody, żeby ten dokument przedstawić. A dlaczego smoki? Jak narodził się ten pomysł w ogóle w twojej głowie? Ja jestem wielką miłośniczką dinozaurów i to od najwcześniejszych lat swojego dzieciństwa. Pamiętam, że jakby taką moją pierwszą pasją, pierwszym moim zawodem, który sobie upodobałem, wymyślałam sobie, że będę wykonywać, to była paleontologia. I to wymyśliłam sobie już ho, 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 jeszcze w przedszkolu. I byłam zawsze wielką miłośniczką dinozaurów, a potem gdzieś tam to się trochę rozpłynęło, pojawiły się inne koncepcje mnie na mnie i na moje życie, ale to zostało. No i jakby okazało się, że lubię też opowiadać historie, znaczy nie okazało się, po prostu zawsze lubiłam pisać i to z czasem rozwinęło się w coś takiego, że z tych dawnych zainteresowań, z tych nowszych wyszły mi właśnie smoki, ale to też nie chodziło o smoki jako smoki, smoki same w sobie, bardziej chodziło mi o wykorzystanie po prostu legendy tej naszej, tutejszej, legendy smoka wawelskiego z Krakowa, bo w Krakowie mieszkam i zawsze jak tutaj żyję, to gdzieś mi tam ta parada smoków, która się odbywa raz w roku i która jest jakby takim jakimś widowiskiem, ale ona mi nigdy nie wystarczyła. Wydawało mi się, że to jest jednak za mało i chciałam z tej legendy o smoku wawelskim zrobić coś więcej. No, że tutaj chodzi o smoka, no to musiałam wykorzystać smoki w swojej twórczości, a pasowało mi to też do moich dinozaurów, do tego, czym się zawsze interesowałam, no więc wyszła z tego powieść o smokach. Więc mamy uwagę dla rodziców: jeżeli wasze dzieci interesują się dinozaurami, to pamiętajcie, że może z tego urodzić się całkiem niezła historia fantastyczna. Tak. To jest w ogóle też bardzo jakby stary pomysł, bo ja w tej chwili mam 20 lat, a wymyśliłam to sobie
kiedy miałam 13, z tym, że jeszcze smoki, jako różne gatunki smoków, bo to w mojej książce jakby w całej serii nie występuje tylko jeden gatunek, tych dragonusów jest bardzo dużo, nie tylko te z Krakowa, są też inne, ale ja je sobie rysowałam i już jak miałam 8 lat, zaczęłam rysować te smoki, no ale tak sobie po prostu gdzieś tam każde dziecko coś stworzy, prawda? Czyli dziecięca Więc ja fantazja przetrwała do tak. dzisiaj. Przetrwała do dziś, oczywiście została odpowiednio przekształcona, przystosowana do realiów i do jakby do tego, co chciałam przekazać, ale jest to gdzieś tam taki pomysł, który był ze mną właściwie od zawsze, od bardzo, bardzo długiego czasu przynajmniej. Ja muszę szczerze powiedzieć, zainteresowałem się Twoją historią, gdy dotarło do mnie, i tu przepraszam widzów, echo pękającego odbytu na grupie Fantastyki Polskiej, którą serdecznie z miejsca pozdrawiam. O, To echo ja odbyło też się praktycznie pozdrawiam. 3 razy. Postaramy sobie też omówić te 3 przypadki, bo sobie odzwierciedliłem, o co właściwie chodziło. Pierwszym takim pęknięciem była sama wzmianka o książce, że pojawiła się osoba Marty Kurek, pojawił się Dragonus Krakowus. Z czego to się wzięło? Dlaczego ludzie zareagowali w taki agresywny sposób? Ale to jest pytanie do mnie, czy do polskiej Jak fantastyki? myślisz, jak ty Dlaczego? to Co odbierasz ja jako myślę? autorka? Tak. Ja generalnie o tym nie myślę. Nie zastanawiam się nad tym. Wiem, że ludzie mają bardzo różne gusta i bardzo różne powody, żeby się czymś denerwować, więc może ich zdenerwować praktycznie wszystko, ale też może im się coś po prostu nie spodobać. A to, że to się nie spodobało tamtej grupie akurat, to już jakby nigdy nie uważałam, że jest to mój problem. To, że im się to nie podoba, to jest wyłącznie ich sprawa i wydaje mi się, że tak każdy powinien podchodzić do jakby wzmianek o sobie, bo to daleko nie dojdziemy, jeśli będziemy jakby rozważać, dlaczego ja się komuś nie spodobałam, czy dlaczego ktoś mnie, no po prostu. Myślę też, że weszłam do internetu dosyć brawurowo i to też mogło ich troszeczkę striggerować. No, trzeba przyznać, że kampanię miałaś naprawdę dopracowaną. Ale to I na tu chyba, polskiej tu fantastyce zaczęło nastąpiło. się już wcześniej. To już kiedy sobie zakładałam fanpage, a na początku książka miała być wydana, chciałam sobie znaleźć wydawcę. Więc, ale ja też na tę grupę zupełnie przypadkiem trafiłam. Jakby ja się nigdy do żadnych grup nie pchałam, zostałam znaleziona. Ale też ja tego nie uważam za rzecz negatywną, wręcz jestem bardzo wdzięczna. O. Jestem bardzo tak. Ja darzę dużą sympatią i jakby może to dziwnie zabrzmi, ale mnie to naprawdę zupełnie nie przeszkadza. Raz, że coś się komuś nie podoba we mnie, a dwa, że ktoś coś o mnie powiedział. Uważam, że to jest też część marketingu. Jak mawiają w Ameryce, znajdź 100 takich, którzy oprotestują twoją książkę, to wszyscy będą o niej wiedzieć. I to się faktycznie sprawdza. A to, że ludzie się wypowiadają na temat tego w różny sposób, tam akurat w taki, w innych miejscach zazwyczaj wypowiadają się pozytywnie, znaczy zawsze wypowiadają się pozytywnie, tylko tam wypowiadają się negatywnie, to też jest, myślę, dobry znak, ponieważ sztuka jest po to, a literatura jest sztuką, żeby w jakiś sposób ludzi poruszać i to mnie cieszy. Drugie pęknięcie, które nastąpiło też na grupie Polskiej Fantastyki, które zanotowałem sobie, to była udana zbiórka pieniędzy na przedsprzedaży. Bardzo wiele osób zabolał, bo nikt nie boli nas tak jak sukces drugiej osoby. Bardzo mocno zabolał ludzi ten sukces zbiórki na polskiej wersji Kickstartera. To chyba było trudne przedsięwzięcie do stworzenia. Na pewno nie zajęło mi to 10 minut. Jakby przygotowania do tego trwały
przygotowania do tego trwały pół roku. I to też nie było tak, że ja od razu zdecydowałam się wystartować ze swoim pomysłem na Polak Potrafi. Ja wcześniej, tak jak już powiedziałam, pierwsze moje spotkanie z internetem odbyło się tak, że postanowiłam sobie jeszcze z pierwszą wersją książki, mojej książki, znaleźć wydawcę. I to było 3 lata temu. I wydawcę faktycznie znalazłam, tylko że potem ta współpraca się posypała, ponieważ nie mogliśmy się dogadać. I to mnie troszeczkę przystopowało, bo też musiałam zdać maturę. Byłam w klasie maturalnej, więc skupiłam się na tym. A potem przeredagowałam moją książkę i z 300 stron drugiej wersji zrobiło się 700. I to jest to, co ja wydałam poprzez Polak Potrafi, to co teraz można zamówić. A przygotowywałam kampanię bardzo, bardzo długo, bo jakby jak musiałam się właśnie przygotowuje rozbudować pisarz do takiej fanpage. Rzeczy? No przede wszystkim trzeba zgromadzić ludzi wokół pomysłu. Ja mam to szczęście, że właśnie już mnie troszkę ludzie w internecie znali. Myślę, że to mi dużo pomogło. No i po prostu sukcesywnie informowałam o swoim pomyśle. Ludzie się zbierali, pokazywałam to, co wymyśliłam, jak bym chciała to zrobić. Opowiadałam jakby tę historię właściwie bez opowiadania jej, czyli pokazując, no, że to jest moje marzenie, co też było prawdą i jest prawdą, że to jest coś dla mnie bardzo ważnego, że to jest coś wartego jakby uwagi. I zebrałam ludzi najpierw na fanpage'u, a potem ci ludzie, część z nich, bo nie wszyscy, wiadomo, że zebrałabym 100 milionów, gdyby mnie nagle wszyscy, którzy wiedzieli o pomyśle, wsparli, ale część z tych ludzi wsparła mnie bardzo na Polak Potrafi i tak udało się zrealizować pomysł, tak udało się z sukcesem zakończyć kampanię. I wszelkie grupy, nawet te, na których pojawił się hejt, czyli jedna grupa dokładniej, one mają jakby w tym swój duży udział, bo to są ludzie, którzy o tym dyskutują, którzy też w jakiś sposób tym żyją i ja czyli tu jestem przedłużają wdzięczna. Troszeczkę życie tematowi Dragonusa, nawet w momencie, kiedy jątrzą się nad nim. Żyją tym na pewno, chociaż ja z tego, co wiem, też to nie jest tak, nie można na pewno powiedzieć, że na jednej grupie jest tylko jeden rodzaj ludzi, bo tak nie jest. Ich tam jest bardzo dużo, są to bardzo prawda, różni. Sympatycznych i ludzi jest też bardzo dużo. Właśnie i każdy tam, to że komuś akurat się nie podoba, no to jest jakby ta jedna osoba, jeszcze jest 10 innych, którym się podoba i na wszystkich grupach tak jest. I ja z każdej grupy jakby się cieszę. No i to mogę powiedzieć. Trzecie pęknięcie i ostatnie, które zanotowałem i nie wiem, czy czasem nie największe, to był fakt promocji w radiu RMF FM, największej rozgłośni radiowej w Polsce. Jak w ogóle do tego doszło? Jak się znaleźliście nawzajem? Bo podejrzewam, że twoja ciężka praca też tu była, żeby zainteresować radio swoim tematem. I to jest też takie pytanie, jak śmiertelnik może się dostać do największego radia w Polsce, bo bardzo wiele osób uważa, że nie da się tego zrobić, a jesteś żywym dowodem, że jednak się da. Otóż myślę sobie, że każdy śmiertelnik, tak jak stoi, może wejść do RMF-u i przedstawić swój pomysł. Ja tak też zrobiłam. I trzeba to zrobić na tyle ciekawie, żeby RMF zainteresować. Więc czyli słuchajcie, mam książkę o smokach. Ona jest, myślę, że całkiem fajna. Prosty. Po prostu weszłam tam drzwiami, opowiedziałam o pomyśle i zainteresowałam. Tak było. Takie proste, prawda? Znaczy, no, droga jest prosta, a to jak to komu wyjdzie, to już jest inna sprawa.
Myślę też, że dużą tutaj rolę odgrywa to, że historia jednak ma w sobie pewną siłę i wydaje mi się, że jest nośna. Odnosi się też do Krakowa i odnosi się do uniwersalnych wartości. Stąd dla mediów to jest ciekawa sprawa. Ja też jestem osobą młodą. Wiadomo, że to nie mój wiek napisał książkę i nie ma co z tego robić sensacji, ale jednak jest to w jakiś sposób atut marketingowy, no ale jednak największym atutem marketingowym jest Kraków, bo jest się do czego odnieść. Wszyscy Kraków znamy, wielu z nas w nim mieszka, więc jest to na pewno temat ludziom bliski. A jest to też miasto pełne magii w Polsce i warto je promować i to też mi się udało z RMF-em zrobić. Samodzielny taki duży projekt wymaga naprawdę dużych pokładów, silnej woli, nadziei i no właśnie czego? Czego wymagał od ciebie przygotowanie tak dużego projektu? Myślę, że to wymaga naprawdę potężnej wiary. To wymaga potężnej wiary w to, co się robi i potężnej chęci, żeby to zrobić i determinacji. To jest jakby słowo kluczowe, determinacja. Bo jeśli ktoś decyduje się na crowdfunding, to musi się nastawić na to, że będzie sprzedawał ludziom powietrze, ponieważ oni na to, co on im oferuje, będą czekać co najmniej pół roku, jeśli nie dłużej. Teraz zasadniczo tak. Trzeba tych ludzi przekonać, żeby oni powietrze zakupili i muszą ci uwierzyć i nie uwierzą ci, jeśli ty w to nie wierzysz, jeśli nie masz w sobie takiego przekonania, że po prostu to zrobisz, choćby nie wiadomo co. Ja akurat mam w sobie takie przekonanie, ponieważ tak jak już wspomniałam, ten pomysł towarzyszy mi od bardzo długiego czasu i nikt nie był w stanie mnie zniechęcić do zrobienia tego. Więc ta Czyli musimy determinacja, wierzyć która... ponad wszystko. Tak, znaczy nie ponad wszystko, no bo wiadomo, że jak coś ci się nie uda, no to życie się nie kończy, no to też nie bez przesady, to nie jest takie coś, ale jednak crowdfunding to wóz albo przewóz, ponieważ przynajmniej w moim przypadku, gdyby mi się nie udało zrealizować tej kampanii, gdyby ona nie odniosła sukcesu, to oddźwięk w internecie byłby już, że tak powiem, zapewniony, negatywny, więc nie byłoby sensu robić tego po raz trzeci, bo to było drugie podejście. Tak jak mówiłam, za pierwszym razem znalazłam sobie wydawcę, a za drugim urządziłam Czyli kampanię. Czyli uważasz, że jeżeli by nie wypalił teraz ten crowdfunding, to porzuciłabyś ten projekt? Na pewno bym go nie porzuciła, ale byłoby mi dużo trudniej, bo to już zakrawałoby o śmieszność, że tak długo nie można zrealizować pomysłu. Znaczy, dla kogo zakrawałoby, dlatego by zakrawało, ale tak mi się wydaje, że jak się coś robi, to trzeba zadbać, żeby to jednak zrobić albo nie zrobić. No ja mam takie podejście, że jak coś robię, no to na 100% i chcę to zrealizować, a nie tak, no może mi się uda, może mi się nie uda, no tak, tak jeszcze nic w dziejach ludzkości nie zrobiono, więc ja staram się być zdeterminowana, bo było to dla mnie ważne, było to moje marzenie i nie chciałam, żeby to po prostu padło. Też włożyłam w kampanię crowdfundingową bardzo, bardzo dużo czasu i nie chciałabym po prostu tego czasu zmarnować. Nie chciałam wtedy. I postanowiłam zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby pomysł się udał. Żeby to się udało. I wymagało to naprawdę potężnej determinacji, też takiej po prostu wewnętrznego przekonania, że ja to zrobię, że to się uda. Bo też pomysł pomysłem. Pomysł jest fajny, pomysł się bardzo ludziom podoba. Jakby targetowi, ale też nie tylko. Tyle, że w
w crowdfundingu tak naprawdę nie do końca liczy się treść książki, liczy się też energia tej osoby, która to robi, liczy się taka cała otoczka, to czy to jest pozytywne. I to też myślę, że mi się udało i wydaje mi się, że zebrałam dosyć dużą sumę pieniędzy jak na książkę, bo no. A jaka to jest suma, jeśli możemy podać mniej więcej? 20 tysięcy zebrałam. 20 tysięcy złotych. I ile tak. to egzemplarzy w tym momencie zostało sprzedanych w crowdfundingu? Na Polak potrafi 200, a to starczyło na druk 500. Czyli mamy jeszcze 300 w zapasie. Mhm. Jakie są właśnie cechy projektu? Coś takiego. No, tak, no w każdym razie to jest liczba, nie pamiętam, 500 albo 600, taka, tego typu liczba. Jakie są właśnie cechy projektu, który wypala w crowdfundingu? Bo wspomniałaś już o tych emocjach, o tej sile samego tego projektu. Co czyni ten projekt wyjątkowym, że to właśnie na taki projekt ludzie klikają i chcą przelać te parę złotych? Pierwsza sprawa to jest, wydaje mi się, że taką cechą projektów, które się udają, jest to, że one w jakiś sposób ludzi poruszają, dotykają jakiegoś problemu, który w pewien sposób jest ludziom bliski. Teraz jak bliskie są ludziom smoki, odnosząc to do mojego projektu. Otóż ja nie tyle napisałam po prostu książkę o smokach, co w jakiś sposób odrestaurowałam legendę o smoku wawelskim, a to jest ludziom bardzo bliskie. To jest coś, co wszyscy znamy, więc tutaj można się zahaczyć o to. Drugą taką sprawą jest to, że jeśli każdy ma marzenia, tak? Wszyscy mamy marzenia i bardzo ważną sprawą jest to, żeby ludziom pokazywać, że realizujesz swoje marzenie, że oni też mogą to zrobić, bo opowieść zawarta w książce to jedno, a druga to opowieść człowieka, który coś robi i w jakiś sposób sobą coś pokazuje. Crowdfunding doskonale stwarza możliwość, żeby pokazać sobą, że można realizować marzenia. Mhm. I to jest też taka cecha projektów, które się udają. To, że ci ludzie, którzy je robią, w jakiś sposób realizują swoje marzenie. To jest ich pasja, oni wkładają w to serce. A trzecia sprawa, no to projekt musi budzić jakieś emocje. No, tak jak już stwierdziliśmy, mój projekt zawsze budził emocje, bo w końcu jest to książka o smokach, jak smoki nie mogłyby budzić emocji. Więc no tak. to są takie trzy rzeczy, które moim zdaniem sprawiały, że projekty udają się, czyli musi to być bliskie ludziom, musi to robić osoba z pasją, musi to być czyjeś marzenie i trzecia sprawa, musi to budzić emocje. I myślę, że nieważne jakie, po prostu każdy ma prawo do różnych emocji. Ja tam dopuszczam do swojej świadomości, że ta historia może być różnie odbierana i każdy odbiór mnie cieszy, więc nie. Taki projekt to też chyba spore obciążenie na psychice. Tak sobie myślę. No stres, prawda? Mhm. Ponieważ masz czas, w którym musisz to zrealizować. Masz ludzi, którzy nie do końca, niektórzy zdają sobie sprawę, na czym to wszystko w ogóle polega, co to jest ten crowdfunding, to wbrew pozorom to nie jest tak bardzo w Polsce popularne. Jak ktoś wie, to wie i będzie na pewno. Tak, w Polsce nadal to jest taka ziemia niczyja, to nie jest jeszcze tak, ten amerykański Kickstarter, dziki zachód. To jest, że tak powiem, no niektórzy wiedzą, inni nie. Pamiętam, że jak wrzuciłam link o rozpoczęciu tej kampanii, właśnie nagłaśniałam to, że ja rozpocznę kampanię crowdfundingową chyba przez 5 miesięcy, po czym jak wrzuciłam link o rozpoczęciu kampanii, to ktoś napisał komentarz, świetnie, to ja lecę do księgarni. Ja wtedy myślałam, że naprawdę, nie wiem, pomyślałam sobie, że może ludzie pomylili kampanię crowdfundingową z marketingową, nie wiem, tam jest ink na końcu w obu przypadkach. No sobie tak, widzę książkę, idę do księgarni.
Także dopiero potem z czasem ludzie zrozumieli, niektórzy ci, którzy jeszcze nie rozumieli, o co to chodzi, no ale to jest sprawa informacyjna, to nie jest tak, że och, nie da się tego zrobić, wszystko da się zrobić, no tylko trzeba ludziom to wytłumaczyć i trzeba im pokazać, że się w to wkłada serce i że to jest coś wartego uwagi. Książka Dragonus Krakowus jest self-publishingiem, można Nie da się powiedzieć. ukryć. Więc jesteś jednocześnie redaktorem, naczelną, pisarzem, organizatorem i Nie, jestem dyplomatu, czy masz cały tylko swój sztab? pisarzem i wydawcą. A redaktora mam kogoś innego, korektora, tak samo cały sztab ludzi, po prostu zatrudnionych przeze mnie do realizacji projektu, bo gdybym ja była sama swoim redaktorem, to powiedzmy byłoby dosyć kiepsko, ponieważ jednak potrzebna jest osoba z zewnątrz, ktoś, kto tej książki nie pisał, żeby spojrzeć na to świeżym okiem. Tak robią wydawnictwa i tak też ja robię, ponieważ jakby muszę działać tak jak wydawnictwo, mimo że jestem tylko jedną osobą, to zatrudniam ludzi, którzy sprawiają, że ten projekt się udaje i którzy sprawiają, że jest profesjonalny, bo o to też mi chodziło. Nie chciałam sobie po prostu wydać książki, bo zbyt wiele jest takich książek, które zostały po prostu wydane i nic poza tym, i nikt się w żaden sposób do nich nie Na przyłożył. zasadzie mam Nawet są książkę i bardziej tyle. popularne książki. Więc ja chciałam zrobić to, co zrobiłam profesjonalnie i zawsze dbałam o to, żeby zatrudnić do tego odpowiednich ludzi. Po to też były mi te pieniądze zebrane na Polak Potrafi, żebym mogła zatrudnić profesjonalistów do wykonania profesjonalnej roboty związanej z tą książką. Jaka przyszłość teraz czeka Dragonusa Krakowusa? Spotkania autorskie, konwenty Dragonusy, fantastyki, to są, wywiady, to jest telewizja? liczba mnoga. To jest liczba mnoga. To jest w języku smoków nazwa, nie po łacinie, i to jest liczba mnoga. A to już jest liczba mnoga. Tak, to są Czyli dragonusy, co jak czeka już, tak. Dragonusów? Czyli rozumiem. Czy nie Nie można wiem, tego co odmienić? je czeka. Wróżką jeszcze nie jestem na razie. Jestem aspirującą pisarką. Na pewno będę się starać, żeby spotkało je to, co najlepsze, i na pewno będę się starać, żeby dotarły do jak największej liczby osób, żeby rozwinęły skrzydła, bo wydaje mi się, że, znaczy, jestem świadoma tego, że każdemu autorowi się coś takiego wydaje, ale wydaje mi się, bądź co bądź, że historia jest ciekawa, że dotyka właśnie wartości uniwersalnych i warto się z nią zapoznać. Myślę też, że jest książka bardzo dobrze przygotowana właśnie pod względem redakcyjnym, bo czuwał nad nią profesjonalny redaktor. I mam nadzieję, że będę ten świat mogła rozwijać. O to też mi chodzi. Nie chcę, żeby to był hit na, powiedzmy, tydzień czy coś w tym rodzaju. Chodzi mi o to, żeby budować tę historię, budować ten świat i żeby to się bardzo tak naturalnie rozwijało, bez sztucznego marketingu, bez jakichś chwytów, sztuczek, nie wiadomo czego, bo myślę, że tego nie potrzebuję. Chcę po prostu rozbudowywać ten pomysł dalej i chcę, żeby się rozrastał. Także to czeka moją książkę i mnie. Planujesz już kolejne części? Kolejne części są zaplanowane od dawna. Dotychczas jeszcze nie miałam czasu nad nimi usiąść i zająć się pisaniem, ale tak są zaplanowane. Ostatnio rozmawiałem z Alicją Wlazło i powiedziała, że pisarz musi być trochę takim showmanem i celebrytą, że czasy pisarzy, którzy siedzieli w domu i wysyłali tylko cichutko książkę do wydawcy, już się skończyły i teraz ten pisarz musi być takim troszeczkę celebrytą, troszeczkę showmanem. Jak ty na to patrzysz? Przede wszystkim wydaje mi się, że pisarz nie musi się już tak bardzo korzyć przed wydawcami, nie musi się korzyć właściwie przed nikim,
Ale dobrze, żeby nie był tylko showmanem. Dobrze, żeby za tym, co robi, stała jakaś historia i żeby za tym stało coś więcej, bo zbyt wielu mamy w dzisiejszych czasach showmanów, którzy są tylko showmanami, urządzają show z niczego. I wiadomo, że jest to dobry marketing, wiadomo, że jest to korzystne dla sprzedaży, dla słupków, statystyk i całej reszty, ale wydaje mi się, że pisarz, przynajmniej mój ideał pisarza jest taki, że na pewno dba o marketing, na pewno opowiada swoją historię, ale opowiada ją z sercem i nie jest to zwykłe show, nie jest to show z gatunku tych, które oglądamy w telewizji, typu Kardashianki, cała reszta, ale to jest show z wartościami, z sercem. Myślę, że tego typu showmanem pisarz może być, ale dobrze, żeby nie był innym. I tego typu show ja mogę urządzać, ale nie inne. Bez wartości się nie obejdzie i na pewno nie chodzi mi tylko i wyłącznie o show, bo tego już mamy w tym świecie za dużo. Widzisz siebie na spotkaniach autorskich w bibliotekach? Tak, myślę, że nie mam na pewno nic przeciwko. Jeśli pobędą spotkania autorskie, to na pewno z chęcią opowiem czytelnikom o książce, z chęcią ich zachęcę do przeczytania tej historii, do zapoznania się z nią. Bardzo też lubię z ludźmi rozmawiać na żywo, jest to coś zupełnie innego jednak niż w internecie, gdzie się odpowiada tylko na komentarze. No I tak, to spotkania prawda. autorskie to jest naprawdę bardzo przyjemna część roboty pisarza i ja chciałabym ich mieć jak najwięcej. Zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, czy gdybyś miała poradzić coś aspirującym młodym pisarzom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pisaniem, z sięganiem po swoje marzenia, niejednokrotnie ścierając się z tym, tak jak ty, całkowicie samodzielnie szukając i środków na to, szukając samodzielnie ludzi, którzy pomogą, co byś poradziła takim osobom? Co bym poradziła? To jest bardzo trudne, właściwie najtrudniejsze pytanie, jakie dzisiaj padło, bo Wiem, rada jestem to świadomy tego. poważna sprawa. Na pewno poradziłabym, że jeśli to, co robisz, jakby wypływa z ciebie, wypływa z serca, jest dla ciebie ważne, to nie ma znaczenia, ile porażek odniesiesz, ile razy cię zhejtują, ile razy powiedzą, że jesteś głupi. Nie ma to najmniejszego znaczenia, rób to po prostu dalej, z uporem. Bierz pod uwagę konstruktywną krytykę, ale miej też zdrowy dystans do krytyki. Miej dystans właściwie do wszystkiego, tak jak ja. I wcześniej czy później zapewne uda ci się dojść tam, gdzie sobie założyłeś. Warto też wiedzieć, dokąd się zmierza, i warto moim zdaniem jednak wierzyć w siebie i warto wierzyć w to, co się robi, bo bez tego internet i w ogóle życie człowieka zgniecie. To nie ma najmniejszych, nie ma wątpliwości, że bez wiary w siebie to nie ma szans, bo też często ludzie przybierają taką postawę, że coś robią, coś tam tworzą, ale nie do końca w to wierzą, a potem się dziwią, że to nie przynosi żadnych rezultatów, że nie ma owoców. A prawda jest taka, że możesz robić bardzo dużo, możesz się bardzo starać, ale jeśli nie ma w tobie takiej wewnętrznej wiary, takiego optymizmu, że co z tego, że nikt w to nie wierzy? Ja w to wierzę. I bez tego po prostu nie da się nic zrobić. Więc ja nie mam jeszcze, nie wiadomo jak, dużego doświadczenia pisarskiego, żebym mogła udzielać rad w kwestii budowania fabuły, czy nie wiem, ale to mogę na pewno powiedzieć, że warto wierzyć w to, co się robi, warto mieć nadzieję i warto konsekwentnie realizować swoje cele i swoje marzenia.
Warto w tym trzymać się takiego swojego wewnętrznego kompasu, oczywiście słuchając mądrych rad, ale też z dystansem, ponieważ czasami to nie rady dużo mądrzejszych od nas wskazują odpowiedni kierunek, ale intuicja. Wbrew pozorom tak jest. I tym optymistycznym akcentem zakończymy podcast. Była ze mną Marta Kurek, autorka powieści Szałwandy z serii Dragonus Krakowus Biomagia. Serdecznie Ci, Marta, dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. I dziękuję też Wam za wysłuchanie. Do zobaczenia i do usłyszenia.